uh um. Witam wszystkich. Cieplutko, serdecznie moi drodzy. Mariaczko z tej strony, kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film. A co za tym idzie na kolejne szachowe widowisko w postaci pięknej, a zarazem pouczającej partii tegorocznej rozgrywki, która miała miejsce w Paryżu. Był to paryski turniej w tenisa stołowego, a w takiej małej salce obok grali w szachy. Oczywiście żartuję, był to paryski turniej szachów błyskawicznych i szachów szybkich, zrzeszający tak naprawdę najlepszych topowych zawodników na świecie, całą śmietankę. W tej partii zagrały takie legendy jak Teimor Dżabow. Oraz lewo na Ronian. Panowie, o tutaj są znani zapewne top topów jeśli chodzi o ranking FIDE, więc spodziewajcie się partii najwyższych lotów. Mam nadzieję, że lęku wysokości u Was nie. No dobra, kawka, herbatka w dłoń moi drodzy. Wypatrujcie kulminacyjnych momentów, gdyż partii dymy będą gęste. D4 ze strony Radzabowa, skoczek F6 c4, e6 i w tym momencie po skoczek c3 często dostaje się gońca b4. Jest to, moi drodzy, obrona nimcowicza, uniemożliwiamy pchnięcie e4, podwiązujemy tutaj. Tu jednak skoczek f3, omijając tutaj nimco. Dlaczego? No bo goniec b4 można teraz przywitać ruchem goniec d2, nie podchodzić pod związanie. Ale tutaj po d5 mamy transpozycję do odrzuconego, czy też nieprzyjętego gambitu hetmańskiego i po skoczek c3 goniec b4 jest ta sama bajera, no w troszeczkę innej wersji językowej. I tutaj mamy obronę Ragozina. Ale idee są. Podobne. Można wybić, tak jak to było w partii Kasparow-Niepomniaści, które ostatnio omawiałem. Można też wyprowadzić gońce na G5 ze związaniem. Aktywny ruch jak najbardziej. Tutaj poszło DC, wydaje się, że czarne są pionka do przodu, wygrały go, no tutaj już mają białe kiepską pozycję, nic podobnego, bo wchodzi E4, biały ma centrum i grozi także E5 atakiem na związanego skoczka. No i jest gotowy oczywiście w kolejnym ruchu gdzieś tam odbić gońcem na C4. C5, oczywiście H6, można już wyjaśnić tego czarnopolaka, żeby no E5 nie było takie groźne, ale okazuje się, że E5 nie jest takie groźne, pokażę wam dlaczego. C5 poszło w partii, żeby tłuc na D4. Jeżeli teraz chcielibyście zaatakować skoczka, skoczek oczywiście odejść nie może, no bo poleci dama, więc wydawałoby się, że czarny ma kłopoty, ale nic podobnego, bo właśnie wchodzi CD. Aha, jak tu to tu, a jak tu to tu i tu jest w ogóle z szachem, więc prawdopodobnie trzeba by było tego pionka na D4 myknąć skoczkiem, no i Goniec mógłby wybić zawsze szachma tempo, jak wiadomo, i hetman A5. Aha, jeżeli pion wybije skoczka, to dama weźmie gońca. Bum, bum. Mniej więcej tak by mogło to wyglądać. Czarne mamy myślę, pozycję jak najbardziej do gry. Panowie to widzą, biały widzi, że po E5 nic nie dostaje specjalnego, więc sobie po prostu wybija na C4 gońce. Poszło CD, skoczek wybił D4 i hetman A5. Piękne posunięcie. Atak na gońca i podwójny atak, moi drodzy, na jednokrotnie bronionego skoka. I teraz solidnie można by było pograć i wycofać gońca na d2. Aha, tenże właśnie sposób. Tu jednak odważnie białe pograły, wybiły na f6. Dlaczego odważnie? No bo umożliwiły wzięcie tego z szachem, więc będzie bardzo złożona pozycja Roszady po obydwu stronach. Nie uświadczycie w tej partii. Bicie na c3, oczywiście jest szach, więc bicie. Dama bije na c3, jest szach. Król, moi drodzy, f1. I teraz musicie wybrać, którego gońca chcecie wziąć: tego na C4 z szachem, czy może tego tutaj na F6. Oczywiście dama bije C4, było możliwe. Król G1 no i prawdopodobnie, prawdopodobnie gońc jakiś D7, ciężko powiedzieć. Roszada, nawet jest z możliwością z tego co widzę. Tutaj jednak poszło, moi drodzy, bicie z G na F. No i oczywiście goniec jest podbiciem, więc w tym momencie wieża C1 z tępem na hetmana i obrona tejże figury. Dlaczego czarne wybrały grę właśnie w ten sposób? No bo widzą, że król zostaje na F1, ta wieża do gry nie wejdzie, może otwarta linia G się przyda, tak? Więc akurat w, w nie wybiły na C4, tylko wzięły sobie na F6. No dobra, hetman podbiciem, więc hetman A5 w tym miejscu, goniec B5 poprawiony z szachem. I teraz można się zasłaniać, no, skoczek C6 jest... Wydawałoby się ruchem, chociaż skoczek C6, bicie, bicie, bicie. Króle 7 poszło. Króle 7, król stoi całkiem nieźle, bezpośrednio nie można mu zagrozić, jakieś takie szachy bezpośrednio nie wchodzą, ma tutaj takie, takie schronienie i zaraz oczywiście tutaj czarne się będą rozwijały. W tym momencie pytanie do Was, co byście zagrali tutaj? Pada ciekawe poświęcenie, jest to poświęcenie piona, moi drodzy, za... Aktywność za tak naprawdę e, zniszczenie tej struktury i troszeczkę e, wyeksponowanie króla czarnych. Co tu poszło? Tu moi drodzy, poszło E5, jest to oczywiście oddanie piona, ale Hetman H5 teraz. Ok, ta przekątna się otworzyła i król nie stoi tak solidnie jak stał przed momentem. Oczywiście tu ktoś powie, że pionek jest do wzięcia, jest to chronione taktycznie, że tak powiem, na naszym poziomie tego nie widać, oni to widzą. Dlaczego? No bo w tym momencie właśnie Hetman G5 szach. Jakimś F6, które mogłoby do głowy przyjść, no to moi drodzy Hetman G7, Ech, lepszy jest ruch. Hetman C5 jest lepszym posunięciem, bo zmuszamy króla do zagrania tu, jak tu, to oczywiście to, albo jak pójdzie na, po moi drodzy, pole koloru białego, czyli F7, to kto widzi, jak można wygrać Hetmana w kolejnym ruchu? Jest to oczywiście goniec. E8, szach. Oddajemy gońca, a łapiemy damę na a 5, która zostaje sierotą w tym momencie. Więc to są złożone linie, które panowie zresztą w swojej głowie na pewno widzieli, dlatego też skoczek d7, trzeba się rozwijać i wziąć pod kontrolę pole c5, proszę Państwa. No dobrze, ale szach hetmanem na g5 wszedł mimo wszystko, król poszedł na e8 i teraz pytanie do Was, co białe powinny tutaj zagrać? No można tu tutaj szachować hetmanem z h6, tu tutaj się zgodzę, prawdopodobnie króle 7 i co, jakieś powtarzanie pozycji? No tutaj białe szukają jeszcze szans na wygraną. Jaki to ruch? No zobaczcie, skoczka broni goniec. Jakbyśmy oddali jakoś, wybili, to skoczek będzie do wzięcia. I to poszło w partii. Wieża bije C8 szach, wieża bije C8 i goniec wybija na D7. No, wydawałoby się, że pozycja bardzo złożona. Tu jest tempo, tu bić nie można, bo Hetman podwisa. Tylko co z tą wieżą? Król jest kompromist, a wieża do gry nie wejdzie. Żeby ta wieża mogła się rozegrać, żeby to było zroszowane, no to biały by tu był lepszy. Ale ze względu na to, biały lepszy. Nie jest. Tutaj moi drodzy nie odszedł wieżół czarny. chociaż mógłby, nie wiem, na E8 nią zagrać <laughs> chociażby, albo odejść nią gdzie indziej. Tutaj Hetman D8. Nie ma czasu brać tu, bo wisi tutaj. No i teraz pytanie do Was jest kluczowe. Bijecie tego Hetmana? Bijecie 5, czy gracie jeszcze co innego. No, może też wtrącić szacha. Kilka jest możliwości ciekawych, tak? To wisi. To wisi. No i hetmany, tak? Na siebie patrzą. Bicie na E5 mogłoby przyjść do głowy, ale wtedy wieża C1 zapewne z szachem. Po króle E2 bijemy na H1. Zgodzę się, że tu jest też bicie wieży, ale król na E7... Propozycja wymiany hetmanów, załóżmy, że biały by na nią przystał, bo dlaczego by nie. Król odbija mojej drodzy D8, goniec podbicie, więc jakiś tam goniec A4 i wieża bije H2. Z pionkiem więcej z tego co widzę są czarne, no mają wieżę na dwie lekkie. No dwie lekkie zazwyczaj są nieco lepsze w tego typu końcówkach, ale czarny będzie mógł kto wierzył, tutaj troszeczkę jeszcze na, nabruździć. Eee, słabe pionki, które mogą być właśnie celem. Ciężko powiedzieć, czy tutaj czarny ma wygraną, być może jest to remisowe. W każdym razie tutaj bicie na E5 nie poszło, tylko poszło skoczek. E6 szach forsowna linia remisowa. Tejmora Dżabow mówi: No niestety, król jest zbyt goły. Ta wieża do gry nie wejdzie. Muszę ratować się remisem Nic więcej nie mam. I słusznie. To była słuszna decyzja. Stokryb pochwala. Yy, tu, oczywiście, trzeba skoczka wziąć. I Hetman H6 szach, proszę Państwa. Króle 7. Hetman bije 6. Wygląda to groźnie, ale króle 8. Hetman H6 szach. Króle 7. Hetman E6 szach. Króle 8. Hetman H6 szach. Króle 7. Hetman H6, szach. Tak, właśnie się zawiesiłem. W ogóle z tego to by taki niezły miks wyszedł. <laughs> Królew 8, Hetman H6, szach. Króle 7, Hetman H6, szach. Znacie tematy. No dobra, moi drodzy. Tu trzykrotne powtórzenie. Mamy remis. Ciekawie pograł biały. Aktywnie walczył. Myślę, że taką grę warto pochwalać, a nie taką tchórzliwą, jaką ja reprezentuję. No dobra, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, moi drodzy. I co? Słyszymy się? Kiedy się słyszymy? Muszę zerknąć w grafik, czekajcie. Mhm, w grudniu. Dobra, 24 grudzień. Zapraszam.